Elo, elo! Czyli... Nie, inaczej, to mi się nie podobało. Jeszcze raz. Elo, elo! Dzisiaj sobie gramy We Need Go To Deeper! Czyli my chcemy głębiej, bo jest widocznie bardzo płytko. Ze mną jest WGZ i AB. No, no, pewnie zastanawiacie się, czemu jest, czemu nas jest tylko trójka, a nie córka. Już wam tłumaczę, dlatego że miał być Kryksos, a Kryksosa nie ma, ponieważ nie dogadał się z botem, który miał dać mu klucz. No niestety, nawyk wyzywał bota od kutasiarzy, a on się wylogował i mu nie dał klucza. No, tak to się generalnie skończyło. Zgadza się, Kryksos po prostu przegrał walkę z botem. Tak, jest nam mega, przykro, że Kryksos tak to rozegrał, bo naprawdę liczyliśmy, że będzie z nami grał, a tak będziemy musieli grać w trójkę z botem, ale może bot okaże się przydatny, daliśmy mu umiejętność jak medyctwo, bo jak widać jest to taka umiejętność jak medyctwo. No to co, zaczynamy i zagramy sobie na małej łódce, będzie śmiesznie, bo zagramy na mikro łódce, to jest mikro łódka, czyli ma najsłabszą tarczę, ale z drugiej strony jest po prostu łatwiejsza w obsłudze. No tak na sam początek może. I uwaga, zaczynamy w końcu. W końcu po wielu latach zaczynamy. Na początku wybierzcie sobie item początkowy. Dokładnie. Jakie macie do dyspozycji? Nie mam, niestety jest to tylko klucz. Dobra, to wiecie co? Klucz to wy sobie weźcie klucz, a ja sobie wezmę karabin Sworda se wezmę, dobra? Wy weźcie klucz, będziecie naprawiakami. Klucze można naprawiać, pamiętajcie. Jesteśmy nadzy. Dobra, i zaczynamy przygodę. To się otwiera. To tak. To ty jesteś, ty bloody? Ten obok mnie? Nie, to ja. Nie, to jest ten. Dobra, teraz, teraz tak. Generalnie krótki instruktaż obsługi statku. Chodźcie tu. Generalnie statek jest złożony z tak zwanych akumulatorów. Nic nie naciskajcie jeszcze. To tak, tu są tak zwane 4 generatory. No i na czym to polega? Generalnie polega to na tym, że możecie włączać, możecie przekierowywać moc do odpowiedniej jednostki. To znaczy, odsuń się tutaj. Kto to jest? AB jest nagi? To jest nagi. Dobra, jesteśmy nadzy, tylko że jest czarny, jestem biały. Dobra. Przekierowujesz moce, co nie? Czyli masz do dyspozycji 4 moce, czyli tak, jeśli chcemy płynąć do przodu, musimy przekierować trochę mocy tutaj. Jeśli chcemy mieć celowność, czyli strzelać, musimy mieć moc tutaj. Jeśli chcemy mieć dodatkową obronę, musimy mieć moc tutaj. I jeśli chcemy mieć światło, musimy mieć moc tutaj, co nie? Czyli krótko mówiąc, przekierowujemy moc, co nie? Natomiast tutaj mamy Ryana Boltinga. No, tutaj mamy amunicję. A, to jest, o, jestem w łóżku, nie, nie, no, to nie, dobra, wracam. Tu jest łóżko, łóżko służy do generacji, tutaj dalej jest ster. Generalnie pod, mamy 25 pocisków. Podejrzę pod, pod, pod jakimś przyciskiem się patrzyło. O, o, pod Q masz podgląd tego ogólny. No i teraz tak, ktoś będzie musiał to tak, kto zajmuje się, nie wiem, strzelaniem. Ja mogę, jest to najlepszy strzelcem. Dobra, to tutaj wchodzisz do kierownicy. Pamiętaj, że masz tylko 25 torped. Bot, ja przy odrobinie szczęścia, jak będzie wystarczająco inteligentny, będzie ci ładować te naboje, bo to musi ktoś ładować je. Czyli jest tak zwany ładowniczy. AB, ty będziesz tak zwanym naprawiaczem, czyli bierz klucz i będziesz po prostu operować, a ja jako kapitan będę po prostu sterowcem. Dobra, tak więc AB, ja, od ciebie będzie zadanie. Przekieruj moc na silniki. 3 moc na silniki, dobra. Raz na strzelanko. 3 moce na silniki. Tak, 3 silniki, poproszę, teraz. Czekaj, bo to... Czekaj, dobra, dobra, już, 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 bo kliknąłem. No już, dobra, 3 na silniki i 1 na strzelanko. Tak, 1 na strzelanko, jest, żeby była możliwość ten, torpedy. Czy masz możliwość torpedowania? Jak z tego wyjść? Nie wiem, wymyśl coś. E. Dobra, tak więc płyniemy ku przygodzie. Zaczyna się niezapomniana przygoda, którą prawdopodobnie zapamiętacie do końca życia. No, no tak, czy umiem prowadzić tym statkiem? Sądzę, że nie, ale jak to się mówi, ryzyko zawodowe. Nie, ta gra jest naprawdę, to jest gra przygodowa. Więc, ej, ale nie marnuj amunicji, bo mam tylko 25, dobra? To był przypadek. Dobra. Po co ci torpedy, jak możesz miejmy nadzieję, że bot jest na tyle inteligentny, że ci przeładował to, co nie? Bo zawsze musi być jeden przeładowy. Tak, dobra, pierwsze zagrożenie, deryba. Ucieka przed nami, ale... Ja mogę póki co ładować. Uważajcie, no, rybę zgniataj na śmierć. Dobra. Takie ryby to są niebezpieczne. A, bot ten, bot załaduje. Dobrze, rozczarpałeś ją, prawie nas... Uważaj, to jest sum szablozębny. No nie, kto się tak obrócił? No niestety ja musiałem się obrócić, bo musiałem trochę wykierować statek. A nie, uważaj, małża śmiertelna nad nami. Patrz na tego suma szablozemnego. A to kurwut. Go... Dobra. Jakieś pociski. Dobra, bo to masz, bo masz te ciężkie. No ten to już tak nic nas zaatakuje, ten rybo. Aha, dobra, to się zmieni. Bo masz, okay, bo masz po prostu ten taki karabinek. Uważaj, atakuje nas sum król wód. Dobra. O nie, jakaś jeszcze ośmiornica. Dobra. Ośmiozębna. O, ten nas zaatakował. Dobra, AB, naprawiaj statek, ty lepiej już tam. Dobra, już idę, tylko muszę znaleźć, gdzie się leje. No, dobra, AB będzie naszym naprawiaczem. To jest mały... AB został mechanikiem. Tak, został mechanikiem pokładowym, tak zwanym. Słyszeliście o tej funkcji, mechanik pokładowy?
Oczywiście, że tak. No i naprawione. Blan jest najlepszym sobie. Dobra, pamiętaj, że możesz coś... do końca, jeszcze jest jakaś uszczerbka. W prawym górnym musisz do końca naprawić. Mamy tylko 40, naprawdę? Tak, tylko 40, bo to jest mały statek, więc musisz ten. O, masz 40. Dobra, co to za bąbel? To taki bąbel, taki przeszkadzajka taka bardziej. Dobra, płyniemy. Na razie jeszcze jest spokojnie z tego, co widzimy. Dobra, wpadamy w jakieś zawirowanie. Musimy znaleźć jeden. O, jest jaskinia pierwsza. Dobrze. Uważaj, bo tam jest ośmiornica ośmiozębna. Dobra, idziemy na zwiedzanko. Dobra, uważajcie na muszle szablo ze mną, z nich wypadają. O nie, co to jest jakieś kurde dziwne. Pamiętajcie, co to jest? Tego pierwszy raz widziałem. Ojeju! To wielki szkieletor! Odsuńcie się od niego! Ale nie macie. Gałganie, jak nie macie broni, to dajcie mi głównie walczyć. Bo ja jestem waszym tankiem. O nie, jakiś kurde. A i tak, i pamiętajcie, że w lewym górnym jest życie, więc proszę was, nie zgincie. To jest bardzo ważne. Ale w sensie nie mogę nic zrobić z bronią. Wyrzucił mnie z panelu strzelca. No przykro mi. Ale tak, bo jesteśmy wyjść. Poczekaj, chodź. Bo chyba nie ogarnął jeszcze sytuacji WGZ. Aha, dobra. I chodź tutaj do klapy, na górę. Chodź do klapy. Idę. Wychodzimy na górę, wychodzimy stąd, chodź. Dobra, bo mnie uleczył. My jesteśmy w jaskini po prostu, bo się zatrzymaliśmy w jaskini. A, to taka jaskinia, dobra. Ale mamy dobrze, że mamy tego leczącego bota, bo powiem ci, że robi robotę. W sensie, mamy paliwo, przyda się. Bo bot, możemy robić ciekę, a bot nas leczy, więc jest dobrze. Dobra, schodzimy tutaj, O Jezu! Skrzynkę, dawaj. Pieniądze. Uważajcie, żeby się truciznę przez przypadek nie wypili, bo często może być właśnie jakaś trucizna. Bigo bloody. To jest bardzo niebezpieczne. To jest takie trochę... Amunikator. Co to jest? To dużo pieniędzy jest. Takie pieniądze, pamiętajcie, że za pieniądze można kupić lepsze rzeczy, na przykład turbostatek. O kurde. No. Ale często w jaskini można znaleźć też legendarne ulepszenia. Co nie? Ale easy była ta jaskinia. Dobra, takie jeszcze pytanko teraz do czacików. Czy jest wystarczająco głośno gra? Pytanie egzystencjalne. Chyba tak, powiedzcie coś, AB. No halo, mówię coś, halo. A ty WGZ, powiedz coś. Halo. Dobra, chyba ci git. A będzie idealnie. Ej, powiem ci, że tutaj coś jeszcze nie odkryliśmy. Coś jeszcze jest do odkrycia. Tutaj na górze jest do odkrycia. Musimy się tam jakoś dostać. No ja się biję, tutaj na górze jest wyjście. Ała. Bot już tu był. Bot tu już był? Nie, ja bo tu to jestem. Nie było. A to ty jesteś? AB. No, wy jesteście nadzy. Bot jako jedyny się ubiera. Uwaga! Co znaleźliśmy? Co to było? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Co to podniósł? Nie mam pojęcia. Aha. Ej, dobra, wiecie co, bo generalnie to tak powinniśmy znaleźć jakieś ulepszenie ostatecznie, bo żadnego ulepszenia nie było? Ale znaleźliśmy ulepszenie. Jakie było ulepszenie? Nie mam pojęcia, już nie pamiętam. Ale ziom, nie zbieraj rzeczy, jak ty nie wiesz, co to znaczy. No to ale byliśmy wszyscy przy tym. Aha, to nie wiem co. Dobra, mamy jakieś... Przypadkowo to zebraliśmy. Dobra, czyli mamy jakieś ulepszenie i cholera wie, co to za ulepszenie wzięliśmy właściwie. Dobra, zobaczymy, może dobra będzie jakieś po prostu. Nie, to nic na pewno do tych akumulatorków. Dobra, trochę amunicji. Bo może być do akumulatorków, na przykład teraz tutaj nie ma. Dobra. Odpalamy ten. Trudno. Odpalamy! Kurde, nie podpalaj, bo jeszcze nie jestem przy sterowni! Chcesz ścianę przerąbać? Dobra, nieważne, już jestem na sterowaniu. No kurna, bo ten teraz cały czas bot do mnie biegnie i mnie próbuje uleczyć, a ja mam full HP. No bo jest to do bot egzystencjalny. No co jest tym botem? On cały czas biega za mną i próbuje mnie leczyć. Strzał z karabinku? Wiem. Jeszcze dobra robota, WGZ, widzę, że się wprawiłeś tam. Nie, no widzę, muszę zastąpić bota, bo bot nie daje rady. O, zabiłem rybkę. Jak nie daje rady, co ty gadasz? No bo bot cały czas za mną biega i nie próbuje uleczyć, a mam full HP. Nie, no tam będzie dobrze. Możesz pomagać mu przeładowywać, możesz WGZ-owi przeładowywać, pomagać w przeładowaniu. Zobaczymy po prostu. O, kolejny kraj. Ej, jakaś legendarna jaskinia! Tutaj jeszcze. To jest jaskinia pradawnych Majów. Co to jest jakiś bot? Ej, mamy włamanie! Włamanie do statku mamy! O cholera, nie wiem co się dzieje. Ale co to jest? Jakiś wielki boss! O nie, on mnie złapał! Co jest? Czy on jest na zewnątrz statku, czy co? Tak, on mnie zjada! Dobra, szybko, musimy... Ej! Zabija mnie, szybko zabijcie go! O cholera, to jest gigantyczny atakota! Gigantyczny, szybko bić go! Pomóżcie mi! Ała, już się dostałem skałą w głowę! Ała, dobra, AB, chowaj się! Umarłem! Dobra, walczymy z tym lamusem! Z Wąchocka! Dobra, nie daj się walnąć! Ej, bocie, weź mnie, wylecz, a nie, szybko! Lecz mnie! Zabił! Uniki robię! Dobra! Zamiast kurde uciekać, to ty walczyłeś z nim. Dobra, bijemy tego lamusa. Złapał mnie po prostu, co ja zrobię? Dobra, widocznie musimy mu na głowę skoczyć. Atak z zaskoczenia! Spadło mi na głowę coś. Boże, ty! Ała, znowu do mnie biegnie! To zostaw, uciekaj! Ej, uciekaj! Kurde, czemu mi grę zminimalizował? O nie, coś sobie spadło na głowę, ma 2 HP, gdzie jest bot? No bot jest za mną, biega, mimo że mam full. No, chodź, lepiej, żeby on za mną... Ej, nie drzyj się tak! Mam maszetę! Dobra, zostaw, ja mam Mieczysława!
Ej, bo ma to... Ej, Ejbi, chodź tu, bo ty musisz bota przez... On musi nas leczyć, bo ma użycie. Nie, 2 HP, zostaw mnie! To idź do łóżka szybko! Czekaj, bo ja tutaj naprawiam, bo... Dobra, ciskamy go, zablokował może się chyba. Może poniszczył nam. Dawaj go, Bladik. Dobra, ciśniemy lamusa. Chyba się zaciął, dawaj, niszczymy lamusa. O nie, jak mnie robnął! Za 4? No to nieźle. Gratulacje, Ejbi, przez ciebie zginąłem. Ejbi, oddaj bota. Ej, szybko, może mnie ktoś podnieść! Szybko, podnieś mnie, BGZ! Już nie mogę przejść. Zaraz, zaraz ten statek no stracimy! Grupa. Nie stracimy AB, statku. Oddawaj bota. Boże, Ejbi! No Ejbi, Ejbi, no kurde, no słuchaj się z kapitana i wyjdź i pomóż nam, a nie! To nie my! Rozumiesz, że to nie ma znaczenia, póki statek ma życie. Chodź nam pomóc. Ale nasz statek tonie. No to Ejbi, kurde, no weź się ogarnij w końcu, chodź nam pomóc. Ma 2 HP, 1 HP ma, zostaw mnie. No to, ej, no Ejbi, kurde, nie denerwuj mnie nawet. Nie rozumiesz, że mam 1 HP. To wyjdź i uniknij tego bossa. Gałganie. No to gdzie mam iść, mam 1 HP. Prawo od razu, wyjdź i idź w prawo od razu. No i co zrobi da? No, no te skały tu spadają. No to... No i boss mnie zabije. No to, że masz przyzwać tutaj tego bossa całego. Znaczy tego, mam bota przytegować do ale nas. Ale ja nie mam bota. No to gdzie on jest? Nie, że nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie on poszedł? Ja pierniczę, kurde, naprawdę, Ejbi. Dobra, chyba znalazłem bota, leży ale, tutaj, no i martwy. Kurna zabiło mnie, bo spadła mi skała o, na cholera, głowę. O, no. Cholera. Spadła mi skała na głowę. No, Ejbi, zabiłeś bota. No. Jak się robiło taktyczne uniki? Spacja. Kurde, chyba ten, zginiemy tu wszyscy, tyle się skończy nasza przygoda. Ja cię kręcę. Najdłuższa przygoda na ciebie. No tak to jest, jak Ejbi nie słucha. Jak wirus? O nie. Wszyscy umarli. Lamusami jesteśmy, a nie. No i Ejbi nas pokonał. Czemu ja was pokonałem? Cicho, dobra, cicho, nie derwujcie. Bo porwałeś bota. Dobra, cicho, cicho. Ej, nie krzycz, Ejbi, uspokój się w końcu. Ja to się kręcę. Uspokój. No, bo drzesz się cały czas na... Te, no, na... to nie, no to nie mów mi, że źle robię, bo nic faktycznie nie zrobiłem, chciał się uleczyć. To do łóżka trzeba, czemu nie poszedłeś no do łóżka? No poszedłem do łóżka, ale nasz statek tonął już po całym wodzie. Było nie porywać bota. A skąd mam wiedzieć, gdzie był bot? Spotkałeś legendarnego guardiana chińskiego w chińskiej fortece, a ty jeszcze masz precyzję, co nie? O, nie mam wina, że nie pokonałeś potężnego golema kamiennego, wodnego władcy tego królestwa. Nawet no, ja znalazłem maczetę. Ja cię kręcę, co to była za sieka w ogóle. Kurde, 10 minut, już zginęliśmy. My to jednak jesteśmy profesjonaliści. No dobra. Dokładnie, powinniśmy dobra, 530 golda, to brzmi jak niezłe wyzwanie. No. Dobra, no nic. Lecimy dalej, no co przecież nie będziemy kończyć tego w ten sposób. Lecimy dalej, nie będziemy przecież kończyć tego odcinka. Tak, musimy chyba jeszcze raz włączyć, przynajmniej ja muszę. Tak, jeszcze raz będę musiał, dobra. Serwer będzie się nazywać ABlandia. Hasło, a niech będzie 4321, dołącz się. Ejbi, dołącz jeszcze raz. Nie no, nie było źle, daliśmy radę prawie. No prawie. No. Dobra, dodamy bota, znowu damy mu umiejętność lecznictwo. Dołącz się, ABS. AB, tym razem nie porywaj bota. Dobra. To nie moja wina. Dobra, nic się nie stało, lecimy dalej. Były emocje, jak to się mówi. Kurde. I dobra, i teraz zaczynamy, proszę was. Już bez żadnej gałgaństwa, co nie? Ejbi, weź coś tym razem. Weź coś razem. Tym razem, weź klucz, ja biorę miecze no, słaba. No, tylko klucz. Co nie, ja zobaczę, czy gra jest zablokowana, widzę, że chyba nie do końca, więc teraz już jest zablokowana. Dobra, według teorii nikt nas nie powinien wbić, a my zaczynamy kolejną niesamowitą przygodę. We dokładnie. Need go to deeper, czyli my chcemy głębiej. Dobra, Ejbi, maksymalna moc, teraz! Ejbi, odblokuj mi broń! Odblokuj już, broń! To tak, krótko mówiąc, jak sami widzieliście, pierwsza przygoda skończyła się po 10 minutach. No cóż, jesteśmy najlepszymi. Niestety wielkiego władcy, chińskiego władcy starożytnej, technostalogżytnej świątyni nie dało się łatwo pokonać. Ejbi, zamiast naprawiać łódź, czy tam coś robić, to nie. No właśnie naprawiałem łódź. To no dobra, to jeśli naprawiałeś łódź, to czemu cały czas woda się nalewała? No bo dawaj. Próbowałem naprawić, ale było całe zalane, więc musiałem co chwilę wychodzić na powierzchnię. No przykra sprawa generalnie. No nic. No przykra. Całe no, szczęście, trudno. Nowa przygoda, nowy AB, jak to się mówi, i spróbujemy. Spróbujemy teraz, może teraz się uda przejść.
No, WGZ za strzelnicą, ja oczywiście jestem elegancko kapitanem. Tutaj za kapitanem statku. Uwaga, mamy groźnego rekina. Aho, o nie, o, patrz, staroszytny świątynia, no ten. Nie. Dobra, no na nie. Pozycję, wojownicy! A tak. Ja będę naprawiał. Ja idę po broń. Naprawiał, aby, aby ja idę tam... po broń. Dobra, idź po broń. Ja się z nim zbierzę osobiście. O! Ja będę naprawiał. Walcz ty tchórzu! O nie, on ma jakiś laser śmiercionośny! Uważaj na laser! O Jezu, co to jest? Aaa, to jest śmiercionośny laser śmierci! Dawaj go, bloody. Gdzie jest ten rąbany bot, który miał mnie leczyć? Ja się pytam. O nie, zaatakował! O jak to cztery mi walnął! No! Ja stąd spadam! Boże, gdzie jest ten rąbany ten? Gdzie jest rąbany ten, jak to się nazywa? Bot, który miał tutaj coś robić! Po drugiej stronie jest. Po drugiej stronie? Ten bot jest rąbany jakiś. Chodź tu, bocie, lamusie! Kurde, on nie zrobił trzęsienie ziemi! Dobra, idę do was, musiałem się uleczyć. Ej, ja leżę, on jak zrobił trzęsienie ziemi, to mnie zgniotło w temat. Dobra, dobra. Dawaj. Bot mnie podnosi, bot mnie podnosi, zostaw je już teraz. Ała. Dobra, walimy tego typiarza na maksa. Bot mnie. Ała, znowu mi walnął za cztery, no to za typiarz w ogóle. Bo on jest potężnym, on jest potężnym strażnikiem pod ziemi. Laserek śmierci. Dobra, trzepiemy lamusa na chwaście jabłko. Dobra, muszę się znowu przespać. Mam jeden HP. Pokonamy tego lamusa, przecież to jest, nie może być tak źle. I do tego. Nie możesz. Dobra, ktokolwiek tutaj... wywalił nam! O Jezu, zabił mnie! Wywalił mnie stamtąd! To nic dziwnego! Nic dziwnego! Ej, musisz uważać na spadające kamienie, bo jak on mi trzęsienie ziemi, to spadają kamienie. Tak, widzę, zabieraj mnie ten HP. Dobra, bocie, leć mnie po prostu, ja będę w niego nawalał! Czy ty wypadłeś ze statku? Tak, wyrzuć mnie ze statku. On nie wierzy. Jak mnie złapał! Co on? Ej, puszczaj mnie, gałganie! Ej, chodź mnie uratuj. Nie da. Ej, on mnie torturuje po prostu, trzyma mnie i torturuje mnie! No, ja też mnie przecież złapał. On cię nie puści, no. On teraz złapał jego. Dobra! Nie, jest prawie pokonany ten legendarny bot. Zaraz go pokonamy, to jest tylko... Dobra, cicho! Zaraz damy radę, to jest legendarny guardian, przecież co może pójść nie tak, co nie? Co może... Na przykład wszystko. Ała, złapał mnie, pomocy! Kurde, jak on jest silny! Pomocy, szybko! Odwal się od moich przyjaciół! Cześć, HP mam! Odwal się od moich przyjaciół, powiedziałem! Co mogę zrobić? Nic dobra, ja idę się przespać, nie mam miejsca! O nie, laserkiem jeszcze napierdzę! Boże, jak ty laser głowy? Szybko! Spanko, 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 spanko. Dobra, koniec tego spanka, wychodzimy stąd! Kurde, ledwo wyszedłem, już mnie walnął jakiś ten gałgański. Dobra, podnieś to się i biego! Dobra, spróbujecie podnieść. O nie, laser śmierci, to się nie uda. Au, au, au. No chyba, chyba ktoś z AI robi z tym legendarnym guardianem, co nie? Wszyscy nie żyją. Jest na zewnątrz, jesteśmy do podniesienia, jakby co, tak, tak. Może nie wchodzimy następnym razem do tej świątyni. Proszę cię, co może pójść nie tak? No i trzymaj kamieni we mnie rzuca. No, powiem wam, że tak z chwili na chwilę, level pierwszy, Land Label. Nie wchodzimy do tej świątyni. To chyba jakieś levele się teraz zdobywa, co nie? Jakiś update wleciał ostry. Co mogło pójść się tak? Drugi level. Chociaż no, nie, tak jak ja też zdobyłem drugi level. No, powiem wam, że legendarnego Guardiana to żeśmy tak pocisnęli, że ten... Nigdy więcej. Pokazaliśmy mu, gdzie raki się nie wjeżdżamy tam. Ja cię kręcę. Za pierwszym razem byliśmy blisko pokonania go, ale niestety trochę ciężko. Co poszło nie tak? Wszystko. Ja cię kręcę, no po prostu załatwił nas. Nie wchodzimy tam więcej. Kurde. Nie wierzę po prostu, zabił nas ten legendarny The Guardian. Kurde.